Rozdział 54 już opuściwszy apostoła, szedł do więzienia z odrodzonym przez nadzieję sercem. Gdzieś w głębi duszy krzyczała mu jeszcze rozpacz i przerażenie, lecz on tłumił w sobie te głosy. Wydawało mu się niepodobieństwem, by wstawiennictwo Bożego namiestnika i potęga jego modlitwy miały pozostać bez skutku. Bał się nie mieć nadziei, bał się wątpić. Będę wierzył w miłosierdzie jego, mówił do siebie, choćbym ją ujrzał w paszczy lwa. I na tę myśl, choć drżała w nim dusza i pod zimny oblewał mu skronie, wierzył. Każde uderzenie jego serca było teraz modlitwą. Poczynał rozumieć, że wiara góry porusza. Albowiem czuł w sobie jakąś dziwną siłę, której nie odczuwał przedtem. Zdawało mu się, że potrafi dokonać nią takich rzeczy, które jeszcze wczoraj nie były w jego mocy. Chwilami miał wrażenie, jakby złe już minęło. Gdy rozpacz odzywała się jeszcze jękiem w jego duszy, przypominał sobie tę noc i tę świętą, sędziwą twarz, wzniesioną ku niebu w modlitwie. Nie, Chrystus nie odmówi pierwszemu uczniowi swemu i pasterzowi trzody. Chrystus mu nie odmówi. A ja nie zwątpię. I biegł do więzienia jak zwiastun dobrej nowiny. Lecz tu czekała go rzecz niespodziewana. Straże pretoriańskie, zmieniające się przy mametyńskim więzieniu, znały go już wszystkie i zwykle nie czyniono mu najmniejszych trudności. Lecz tym razem łańcuch się nie otworzył a natomiast setnik zbliżył się ku niemu i rzekł. Wybacz, szlachetny trybunie. Mamy dziś rozkaz nie wpuszczać nikogo. Rozkaz? Powtórzył blednąc Winciusz. Żołnierz spojrzał na niego ze współczuciem i odrzekł. Tak, panie, rozkaz Cezara. W więzieniu dużo jest chorych i być może, iż obawiają się, aby przychodnie nie roznieśli zarazy po mieście. Lecz mówiłeś, że rozkaz na dziś tylko? W południe zmieniają się straże. Więc już zamilkł i odkrył głowę, albowiem zdawało mu się, że pileolus, który miał na niej, jest z ołowiu. Wtem żołnierz zbliżył się i rzekł przyciszonym głosem: Uspokój się, panie, Stróże i Ursus czuwają nad nią. To, rzekłszy, pochylił się i w mgnieniu oka nakreślił na kamiennej płycie swym długim, galijskim mieczem kształt ryby. Więc już spojrzał na niego bystro. I jesteś Pretorianinem? Póki nie będę tam, odrzekł żołnierz, wskazując na więzienie. I ja czczę Chrystusa. Niech będzie pochwalone imię Jego. Wiem, Panie, nie mogę cię wpuścić do więzienia. Lecz napiszesz list, oddam go stróżom. Dzięki ci, bracie. I ścisnąwszy rękę żołnierza, odszedł. Pileolus przestał mu ciążyć ołowiem. Słońce ranne podniosło się nad mury więzienia, a razem z jego jasnością poczęła znów wstępować otucha w serce Winciusza. Ten żołnierz, chrześcijanin, był dla niego jakby nowym świadectwem potęgi Chrystusa. Po chwili zatrzymał się i, utkwiwszy wzrok w różowych obłokach, zawieszonych nad kapitolem i świątynią Starota, rzekł: Nie widziałem jej dziś, panie, ale wierzę w twoje miłosierdzie. W domu czekał na niego petroniusz, który, jak zwykle z nocy dzień czyniąc, niedawno był powrócił. Zdążył jednakże wziąć już kąpiel i namaścić się do snu. Mam dla ciebie nowiny, rzekł. Byłem dziś u tuliusza Senecjona, u którego był i Cezar. Nie wiem, skąd Auguście przyszło na myśl przyprowadzić ze sobą małego rufiusa. Może dlatego by swą urodą zmiękczył serce Cezara. Na nieszczęście, dziecko zmożone snem, usnęło w czasie czytania, jak niegdyś wespazjan. Co widząc, Achenobarbus, cisnął w niepucharem i skaleczył je ciężko. Popea zemdlała, wszyscy zaś słyszeli, jak Cezar rzekł, dość mam tego przypłotka. A to wiesz, znaczy tyle co śmierć. Nad Augustą zawisła kara Boża, wypowiedział Winciusz. Ale czemu mi to mówisz? Mówię dlatego, że ciebie i Ligię ścigał gniew Popei. teraz zaś ona zajęta własnym nieszczęściem, może poniecha zemsty i łatwiej da się przejednać. Zobaczę ją dziś wieczór i będę z nią mówił. Dzięki Ci, zwiastujesz mi dobrą nowinę. A ty się wykąp i spocznij. Usta masz sine i cień z ciebie pozostał. Lecz więc już spytał, Zali nie mówiono kiedy odbędzie się pierwszy ludus Matutinus? Za dziesięć dni, ale wezmą pierwej inne więzienia. Im więcej zostanie nam czasu, tym lepiej, nie wszystko jeszcze stracone. I tak mówiąc, mówił to, w co sam nie wierzył. Wiedział albowiem doskonale, że skoro Cezar w odpowiedzi na prośbę Alitrusa znalazł wspaniale brzmiącą odpowiedź, w której porównał się z Brutusem, to dla ligi nie ma już ratunku. Ukrył też przez litość, co słyszał u Senecjona, że Cezar i Tygelin postanowili wybrać dla siebie i dla przyjaciół najpiękniejsze dziewice chrześcijańskie i pohańbić je przed męką. Reszta zaś miała być wydana w sam dzień igrzyska prenatorianom i bestiariuszom. Wiedząc, że Vince już w żadnym razie nie zechce przeżyć ligi, umyślnie krzepił tymczasem nadzieję w jego sercu. Naprzód przez współczucie do niego, a powtórę, że temu estecie chodziło także i o to, aby Winciusz, jeśli ma umrzeć, umarł pięknym, nie zaś z twarzą wyniszczoną i zczerniałą od bólu i bezsenności. — Powiem dziś, Augustie — rzekł. — Mniej więcej tak. Uratuj Ligię dla Winciusza, a ja uratuję dla ciebie Rufiusa. — I będę o tym myślał naprawdę. — z Achenobarem jedno słowo powiedziane w stosownej chwili może kogoś uratować lub zgubić. W najgorszym razie zyskamy na czasie. Dzięki ci, powtórzył Winciusz. Najlepiej mi podziękujesz, gdy się pożywisz i spoczniesz. Na Atenę. Odysej w największym nieszczęściu myślał o śnie i jadle. Całą noc spędziłeś pewno w więzieniu. Nie, odpowiedział Winciusz. Chciałem pójść do więzienia teraz, ale jest rozkaz, aby nikogo nie dopuszczano. Dowiedz się ty, Petroniuszu, czy rozkaz jest na dziś tylko, czy aż do dnia igrzysk. Dowiem się dziś w nocy i jutro rano powiem ci, na jak długo rozkaz został wydany. A teraz, choćby Helios miał ze zmartwienia zejść do kimeryjskich krajów, idę spać. Ty zaś naśladuj mnie. I rozeszli się. Lecz Winciusz udał się do biblioteki i począł pisać list do Ligi. Gdy skończył, odniósł go sam i wręczył chrześcijańskiemu setnikowi, który natychmiast poszedł z nim do więzienia. Po chwili wrócił z pozdrowieniem od Ligi i z obietnicą, że dziś jeszcze odniesie jej odpowiedź. już nie chciał jednak wracać i siadłszy na głazie, czekał na list od Ligi. Słońce wzbiło się już wysoko na niebie i przez kliwus argentarius napływały na forum jak zwykle tłumy ludzi. Przekupnie wywoływali swoje towary, wróżbici polecali przechodniom swe usługi. Obywatele ciągnęli poważnym krokiem ku rostrom, by słuchać przygodnych mówców lub rozpowiadać sobie wzajemnie najświeższe nowiny. W miarę jak upał dogrzewał coraz silniej, gromady próżniaków chroniły się pod portyki świątyń, spod których wylatywały co chwila z wielkim łopotem skrzydeł całe stada gołębi, rozbłyskując białymi piórami w jasności słonecznej i błękicie. Pod nadmiarem światła, pod wpływem gwaru, ciepła i niezmiernego znużenia, oczy Winciusza poczęły się kleić. Monotonne okrzyki chłopców, grających obok w morze, i miarowe kroki żołnierzy kołysały go do snu. Kilkakroć podniósł jeszcze głowę i objął oczyma więzienie, po czym oparł ją o zrąb skalny, westchnął jak dziecko, które usypia po długim płaczu i usnął. I wnet opadły go widzenia. Zdawało mu się, że wśród nocy niesie na ręku ligię przez nieznaną winnicę, a przed nim idzie pomponia Grecyna z kagankiem w ręku i świeci. Jakiś głos, jakby petroniusza, wołał za nim z daleka: wróć się! Lecz on nie zważał na owo wołanie i szedł dalej za pomponią, póki nie doszli do chaty, w której progu stał Piotr Apostoł. Wówczas on pokazał mu ligię i rzekł: – Idziemy z areny, panie, ale nie możemy jej obudzić. Zbudź ty ją. Lecz Piotr odpowiedział – Chrystus sam przyjdzie ją zbudzić. Potem obrazy poczęły mu się mieszać. Widział przez sen Nerona i popę trzymającą na ręku małego Rufiusa ze skrwawionym czołem, które obmywał Petroniusz, i Tygelina posypującego popiołem stoły zastawione kosztownymi potrawami. I witeliusza pożerającego owe potrawy, i mnóstwo innych augustianów siedzących przy uczcie. On sam spoczywał przy ligi, lecz między stołami chodziły lwy, którym z płowych brud ściekała krew. Ligia prosiła go, by ją wyprowadził, a jego ogarnęła bezwładność tak straszna, iż nie mógł się nawet poruszyć. Za czym w widzeniach jego nastał bezwład jeszcze większy, i wreszcie wszystko zapadło w ciemność zupełną. Z głębokiego snu zbudził go dopiero żar słoneczny i okrzyki, które rozległy się tuż obok miejsca, na którym siedział. Więc już przetarł oczy. Ulica roiła się od ludzi, lecz Dwaj biegacze, przybrani w żółte tuniki, rozsuwali długimi trzcinami tłum, krzycząc i czyniąc miejsce dla wspaniałej lektyki, którą niosło czterech silnych niewolników egipskich. W lektyce siedział jakiś człowiek, przybrany w białe szaty, którego twarzy nie było dobrze widać, albowiem tuż przy oczach trzymał zwój papirusu i odczytywał coś pilnie. Miejsce dla szlachetnego Augustiana! wołali biegacze. Ulica była jednak tak natłoczona, że lektyka musiała się na chwilę zatrzymać. Wówczas Augustianin opuścił niecierpliwie zwój papieru i wychylił głowę wołając – Rozpędzić mi tych nicponiów, prędzej! Nagle spostrzegłszy Winciusza, cofnął głowę i podniósł szybko do oczu zwój papieru. A Winciusz przeciągnął ręką po czole, sądząc, że śni jeszcze. W lektyce siedział Hilo. Tymczasem biegacze utorowali drogę, i Egipcjanie mieli ruszyć naprzód, gdy nagle młody trybun, który w jednej chwili zrozumiał wiele rzeczy przedtem dla niego niezrozumiałych, przybliżył się do lektyki. Pozdrowienie ci, Hiljonie, rzekł. Młodzieńcze, odpowiedział z godnością i dumą Grek, usiłując swej twarzy nadać wyraz spokoju którego w duszy nie miał. Witaj, ale mnie nie zatrzymuj, gdyż śpieszę się do przyjaciela mego, szlachetnego Tygellina. A już chwyciwszy za krawędź lektyki, pochylił się ku niemu i patrząc mu wprost w oczy, rzekł zniżonym głosem. Tyś wydał ligię? Kolosie Memnona! zawołał z przestrachem Hilo. Lecz w oczach Winciusza nie było groźby, więc strach starego Greka przeszedł szybko. Pomyślał, że jest potopieką opieką Tygelina i samego Cezara, to jest potęg, przed którymi drży wszystko, i że otaczają go silni niewolnicy, a zaś Winciusz stoi przed nim bezbronny, z wynędzniałą twarzą i postawą zgiętą przez ból. Na tę myśl wróciła mu zuchwałość. Utkwił w Winciusza swe oczy okolone czerwonymi obwódkami i odszepnął. A ty, gdym umierał z głodu, kazałeś mnie schłostać. Na chwilę umilkli obaj, po czym ozwał się głuchy głos Winciusza. Skrzywdziłem cię, Chilionie. Wówczas grek podniósł głowę i klasnąwszy w palce co w Rzymie było oznaką lekceważenia i pogardy, odrzekł tak głośno, aby wszyscy mogli go słyszeć. Przyjacielu, jeśli masz do mnie prośbę, przyjdź do domu mego na eskwilinie o rannej porze, w której pokąpieli przyjmuję gości i klientów. I skinął ręką, a na ów znak Egipcjanie podnieśli lektykę, niewolnicy zaś przybrani w żółte tuniki, poczęli wołać machając trzcinami. Miejsce dla lektyki szlachetnego Hilona Hilonidesa. Miejsce, miejsce. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.